zamieszczonego w albumie wstępu. Każdy z nas podejmuje trud pielgrzymowania, mniej lub bardziej świadomy cel. Jedni znają go już na początku wędrówki, inni potrzebują czasu, aby go określić, doprecyzować. Często szukają, błądzą, tracą siły. Na drodze naszego życia jest wszystko. Radość i smutek, nadzieja i zwątpienie, zdrowie i choroba, wspaniałe plany, marzenia i przykre rozczarowania, rozstania i szczęśliwe powroty. Sprzeniewierzenie się Bożemu prawu i chęć zadośćuczynienia. Pielgrzymka to odkrywanie nieznanych miejsc, ale też prawdy o sobie, o drugim człowieku. Na szlaku napotykamy też innego wędrowca. Idziemy razem z nim, bądź osobno, czasem przeciwko niemu. Podejmujemy też różne wyzwania i zobowiązania wobec siebie, swoich bliskich, wobec Boga. Nawiązując do... chcemy też, Szanowni Państwo, dać świadectwo o księdzu prałacie Fiołku. Dla nas ksiądz prałat w naszym kręgu niekiedy był nazywany sąsiadem. Był nie tylko autorytetem w sprawach bożych, ale też i ludzkich. Był przyjacielem, doradcą, interesującym rozmówcą, wytrawnym polemistą. Do dzisiaj pozostają w pamięci tych, z którymi się spotykał, charakterystyczne słowa, zwroty, gesty, miejsca, zdarzenia, wyjątkowa aura tych spotkań. Byliśmy świadkami jego wierności Bogu, Ewangelii, Krzyżowi, aż do ostatnich chwil życia.